Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Doki Doki Literature Club na moim kanale. Ostatnio Sayori dziwnie się zachowywała, ja sobie zrobiłem burdel w save'ach, więc... Tak, ogólnie tak, no jakoś to było. Pijalnia piwa pod wieczór, lokalne panny, Karol i Grzesiu i numer coś do dzisiejszego w podobie. Grzegorz odlał się do piwa, a Karol nieświadomie łyknął sobie psikus. Kurczę, jego macie, raz, dwa, powrót do rzeczywistości w Doki Doki Literature Club. Przeczytaliśmy wszyscy swoje poematy i nasza trójka teraz chyba będzie się wybierała do domu. Aha, teraz zaczniemy... Co zaczniemy? Wstrzymaj się na moment. Czy tylko mi się to wydaje, czy powiedziałeś coś teraz dziwnego? Co? Coś tutaj brzmiało rzeczywiście dziwnie. No... w ogóle odeszłaś od tego, co zazwyczaj mówisz w związku z klubem. Słowko klucz, jakieś takie, które zawsze mówiłaś? Nie mam takiego słowa klucz. Jejku, dlaczego nastrój dzisiaj jest taki dziwny? Nawet Yuri nie jest na to odporna. Stagnacje w powietrzu są częstym jakimś takim znakiem, takim przesłannikiem, że coś złego się wydarzy. W twoich książkach chyba. Puść, jedyna różnica to taka, że nie ma tej Sayori. A, masz rację. Sayori zawsze rozjaśnia atmosferę, czyż nie? No tak jakby teraz cała tutaj sytuacja, ten balans został w ogóle wywalony w diabły, kiedy jej nie ma. I gdzie ona niby sobie, kurczę, uciekła, co? Myślałem, że poszła tylko siku. Nie no, Natsuki, proszę, weź trochę kultury i ogłady. No daj spokój. Nie, no po prostu nie czuła się za dobrze i wyszła wcześniej do domu. O, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Naprawdę? Do wszystkich czasów teraz wybiera sobie moment, żeby się nie czuć za dobrze. O, to chyba tyle, że z waszych dwóch bycia gołąbeczkami. Nie. Po pierwsze, to jest złe zrozumienie mojej przyjaźni z Sayori. Po drugie... Ona coś dzisiaj mnie w ogóle unikała, więc ja nawet nie chciałem tutaj nic kombinować. O, to dziwne w ogóle wyrażenie z Yuri, ze wszystkich osób. Nie no, uspokójcie się, ludzie. Pogadałem z nią wcześniej, wszystko jest w porządku. Co powiedziała? Musimy przygotować te wszystkie jakieś nasze rzeczy na festiwal. Zdecydujmy się, co kto będzie robił w ten weekend. Ja już wiem, co będę robiła. To prawda, Natsuki będzie robiła babeczki. Ale będziemy potrzebowali bardzo dużo, w różnych smakach. Czy poradzisz sobie z tym sama, Natsuki? Wyzwanie przyjęte. Solones Challenge Accepted. A co do mnie? No będę drukować i wybierać sobie pamflety. Te ulotki, czy jak to tam nazwać. Sayori będzie pomagała mi w przygotowywaniu tego wyglądu ich, tak? Co do Yuri... Yuri, ty możesz... ludzie, pomożecie mi wymyślić coś dla Yuri? Jestem bezużyteczna. Nie, to nie tak. Po prostu jesteś najbardziej utalentowaną osobą, taką osobą z talentem, jaka ty w ogóle jest tak utalentowana. No normalnie, taka jest. No i co, i teraz jeszcze Natsuki będzie narzekać? Jejku, no już nie mogę, no już... Nie dawałem chyba Sayori wystarczająco tutaj takiego kredytu za to, co robi, że rzeczy bez niej są naprawdę trudne. No może tak być, ale skoro nie mogę sobie sama poradzić z przywództwem, no to może być lipa. Więc Yuri, masz świetne pismo, czyż nie? No to może powinnaś przygotować parę banerów, żeby tutaj jakieś dekoracje zrobić i w ogóle, żeby nadać atmosferę. Atmosferę? W związku z tym ja kocham atmosferę. I nagle jej w ogóle wyraz twarzy się zmienia, kiedy w ogóle patrzy z tego swojego biurka, cała taka skupiona i kiwa sama do siebie. No, widzę, że już twój umysł zaczyna się ścigać. Kolejne myśli zaczynają, że już ruszyła maszyna. No to świetnie. Będziesz świetną pomocą, Yuri. W każdym razie pozostawia tylko ciebie, Gareciarz. Jedyny, który jest tak naprawdę bezużyteczny. Nie mów tego. Właściwie. No, Natsuki i Yuri mają naprawdę ciężkie rzeczy do ogarnięcia, więc w sumie byłoby spoko, gdybyś im pomógł. W każdym razie jednej osobie z nich. Zawsze możesz też mi pomóc. I w sumie bym naprawdę to doceniła. A no to... Monika sugeruje, żebym spędził weekend z którąś z członkiń klubu?
No i jak u licha sobie w ogóle tutaj no, zareagują na to, co powiem? A no, w sumie mnie zaszkodziłoby trochę pomocy. Nawet jeśli nie wiesz, jak w ogóle piec, no to myślę, że zawsze jest jakaś brudna robota, którą mogłabym ci dać. To nie tak, że Monika daje mi wybór, ale no nie powinieneś siedzieć na dupsku i nic nie robić. I próbuję wymyślić sobie jakieś różne wymówki. Jeśli przypomnę sobie Natsuki, wspomniałeś, że lubisz gotować sama, piec, sama na własną rękę. Garaciarz może nie za bardzo tutaj ci podobać i tylko będzie ci przeszkadzał. Więc może będzie bardziej pomocny do pomagania mi z dekoracjami. Ej, nigdy tak nie powiedziałam. No jak może być, jak trudne może być przygotowanie paru dekoracji? Po prostu starasz się chyba zrobić jakieś wytłumaczenie, żeby garaciarz... Co ty mówisz? Po prostu będzie bardzo naprawdę wyżywająca taka praca. A pieczenie to nie. A co ty sobie myślisz? Hej, ludzie, ludziska, uspokójcie się na moment. W końcu to chyba garaciarz powinien wybrać, co chce pomóc robić, tak? W każdym razie, nawet nie miał chyba jeszcze czasu spędzić trochę czasu ze mną, wiecie? Więc wydaje mi się, że jest zainteresowany w... Czekaj, czy ty dosłownie powiedziałaś? No, jestem też zdziwiona. Nie no, przepraszam, po prostu tak nadesknęło się. Jejku, czy możemy to jakoś ustalić, co tutaj się w ogóle dzieje? Tak, garaciarz, nie przeszkadza ci to, prawda? No w końcu to zależy od ciebie, oczywiście. Więc, w takim wypadku, każdy patrzy na mnie. Tajori? Myślę, że to chyba nie będzie jakieś wielkie zdziwienie dla wszystkich, jeśli po prostu będę chciał pomóc Sayori. Tak, jesteśmy sąsiadami, więc... Ale Monika powiedziała, że Sayori jej już pomaga. Jejku, naprawdę nienawidzisz nas tak bardzo? Nie! Nie, no nie chciałam, żeby to było aż tak dziwne. Monika? No to może pomogę Monice. I zaraz pewnie będzie, że Sayori już jej pomaga. Jej, wybrałeś mnie. Trzymaj się na moment. Tak. Monika. Jesteś jedyną, która najmniej potrzebuje pomocy nas. Ale... Nie no, zgadzam się z Natsuki. Twoja praca jest w sumie i tak najbardziej przeznaczona dla jednej osoby i masz w dodatku Sayori do pomocy, więc... Ale garaciarz był tym, który... Ale to nie ma znaczenia. To ty byłaś tą osobą, która przestraszyła go i w ogóle zmusiła do wyboru w tym miejscu. Jesteś przewodniczącą klubu, Monika. Powinnaś podejmować w ogóle jakieś odpowiedzialne decyzje. Nie powinnaś, żeby jakieś tutaj ważniejsze motywy wpływały na te twoje decyzje. Jakieś ważniejsze motywy, co? A o czym ty mówisz, Yuri? To w ogóle brzmi, jak wy byście mieli jakieś te motywy, co tu się dzieje? Przepraszam w ogóle. Sorry. O kurczę. No, w takim wypadku tutaj w ogóle nie byłaby to taka awantura. To nieprawda, Monika, tak. Mamy sporo roboty. Nie zrobimy tego tak dobrze, jeśli musisz nas dopracować samemu. No, może to prawda. Pomyśl o klubie, Monika. Jeśli chcemy, żeby to się udało, no to musimy dobrze rozdysponować nasze zasoby. No więc, czy zrobisz właściwą rzecz, pani przewodnicząca? Okej, rozumiem. To jest w sumie najbardziej technicznie i logiczne, żeby garaciarz pomógł jednemu z waszej dwójki, więc... No to chyba tak zrobimy. Ja pieprzę! Dobra, no to chyba będziemy piec. Będzie super mnóstwo dobrej zabawy. I też to brzmiało, jakby to było naprawdę dużo roboty, więc może tutaj się przydadzą dwie osoby. Nie martw się. Pieczenie to mnóstwo dobrej zabawy! Na pewno się zgodzisz, e? Ale minutę temu mówiłaś, no bo to... Nieważne, okej? Okay? No dobrze, no to... Dasz sobie sama, Yuri? Oczywiście, jestem do tego przyzwyczajona. No, ale się zrobiło miałko. No to dobrze! Nawet Yuri jest tutaj jakaś melodramatyczna i ciężko tutaj się nie czuć źle z tym. No ale no to wszystko, tak? O czymś jeszcze musimy porozmawiać? Nie, myślę, że to wszystko. Jesteście podekscytowani? Tak. Wszystko poza wystąpieniem będzie super. Nie myślę, że to się tak naprawdę liczy. A co z tobą, garaciarz? Ja? No, możecie powiedzieć, że jestem zainteresowany tym, jak to wszystko wypali. No to wystarczająco dobrze dla mnie. A ty, Yuri? Yuri? Ona cały czas przetwarza.
No, no Tsuki już zaczyna znowu narzekać. Nie no, myślę, że to jest jakiś wielki big deal, tak? Duża transakcja, że to jest jakaś wielka rzecz, tak? Wielka sprawa. Może tak być, więc no. Myślę, że Yuri trochę czuje się niedoceniona głównie, więc no, żeby coś tak dla niej zrobić i później nikt nie chciał pomóc, to tak. Ale to nie znaczy, że... No i też patrzy z taką zawiedzioną minką Natsuki, no. Spójrz. Natsuki kładzie ręce na ramionach Yuri. Yuri, jesteś naprawdę najbardziej utalentowana tutaj i dzięki tobie całe wydarzenie będzie o wiele bardziej fajne i na pewno dobrze się tutaj ludzie czuli. I babeczki pewnie też pomogą, ale to twoja atmosfera uczyni to wszystko specjalne i to będzie naprawdę ważne w to, w jaki sposób ludzie będą się czuli podczas występów, więc nie możesz, musisz przestać być taka głupia i dać sobie trochę takiego kredytu i zaufania, tak, że dasz radę. I zdejmuję z niej ręce i odwracę się w zupełnie inną stronę. Naprawdę nie miałaś tego na myśli, czyż nie? Nie, na serio, ale... Yuri nie jest jedyną osobą, która jest tutaj zszokowana. Monika i ja też jesteśmy w ogóle tutaj zdumieni przez słowa Natsuki, no ale ze wszystkich osób Natsuki, żeby zachęcała kogoś, no powoli zaczynam rozumieć, że Natsuki próbuje brzmieć jak Sayori. Nawet jeśli to nie wyszło idealnie, to próbowała, tak? I to się liczy. Bo Sayori zawsze pomaga wszystkim, żeby się uśmiechali i czuli lepiej, więc... Nie no, przepraszam, że się tak głupio zachowałam. Postaram się zrobić to najlepiej, jak potrafię. I dzięki temu nasza zgraja zrobi to najlepsze wydarzenie na świecie, kurczę! Tak będzie dobrze! Nie! Nie! Mam nadzieję, że wszyscy dadzą z siebie wszystko. Ale w związku z tym, chyba już nie ma nic więcej na dzisiaj, więc chyba to pora, żebyście wracali do domów. Wracajcie do domów. Okej, okay, ja zostanę trochę dłużej. Zresztą ledwo co i tak dałam sobie radę coś poczytać. Nie, no okej, okay, rozumiem. Tutaj nie ma nic złego w związku z tym. To wszyscy pakują swoje rzeczy, a ja z Moniką i Yuri wychodzimy za drzwi, jak sobie jeszcze rozmawiają między sobą. A ty gdzie się wybierasz? Co? No, musimy chyba wymyślić plan na weekend. Naprawdę, co, wrócić do domu i myśleć, że tutaj nie będziesz miał żadnego sposobu, żeby się ze mną skontaktować, co? No, w sumie racja, no nie mieliśmy żadnego ani numeru, ani nic. Chyba w ogóle wymsknęło mi się, nie pomyślałem o tym. Dobrze, że cię zatrzymałam. Daj mi swój numer, okej? Okay? I lepiej nie rób z tego jakiejś dziwnej rzeczy albo coś. Ale dlaczego miałbym w ogóle? I Natsuki daje mi swój numer, okej? Okay? No to przychodzę w niedzielę i przyniosę wszystkie składniki. Czekaj, chodzisz do mojego domu? No tak. A co jest z tym złego? Nie no, po prostu myślałem, że to skoro ja będę pomagał, to przyjdę do twojego domu. O, no tak. Jakbym w ogóle mogła wpuścić jakiegoś obcego faceta do mojego domu. Mój ojciec by mnie zabił. Naprawdę? To trochę dziwne. Tak naprawdę ostre reguły, jeśli mnie zapytasz. No myślę, że jak ja się czuję. Nie mogę robić kompletnie nic, kiedy mój tata jest w domu. W każdym razie, no musiałem trochę sobie ponarzekać. A, no to pewnie dlatego Natsuki jest jaka jest. Ma taki napuszony charakter przez to, że tata w domu tam wszystko, że Natsuki, tego nie wolno, tego nie robimy. Natsuki, co ty jakiś chłopaku mi tu sprowadzasz? Skup się na nauce, nauka najważniejsza. Jak nie przyjdziesz z piątką, to nie masz obiadu, kurczę. Coś tego typu, więc no dobra, rozumiem dlaczego ona też jest taka wredna, bo pewnie po tatusiu ma taki charakterek, więc okej. Okay. No to mamy swoje numery i to wszystko, czego cię potrzebowałem. No to napiszę ci SMS-ka, kiedy przyjdę. Okej, okay, brzmi spoko. Okej. Okay. No to teraz pokażę ci, dlaczego uwielbiam tak gotować, tam piec. Więc lepiej się na to przygotuj. Wow! Nie mówiłaś, że chyba dasz mi chyba całą brudną robotę? No, mówiłam, ale to tylko tak mówiłam. Mówiłam, żeby mu powiedzieć. I żeby to nie wyszło tak przy wszystkich. Że mi się to podoba, robienie tego. Czekaj, serio? No, tak trochę, bo wiesz, nigdy nie piekłam z kimś wcześniej i to tylko tyle, żeby nie było. Okej, rozumiem, przepraszam, że zareagowałem za mocno. No to ja już chyba będę wychodził, widzimy się w niedzielę. Nie, no nieważne. No co tam jeszcze chciałeś powiedzieć? Nie mogę w to uwierzyć, Natsuki będzie w moim domu w niedzielę. A czekaj, to chyba nie powinno to tak brzmieć, także o cholera.
mimo wszystko wolałbym robić tego typu rzeczy z Natsuki. Z Sayori, co? Ale co robić? Jakie rzeczy z Sayori? Żeby przyszła do mnie do domu i tego typu? No, chyba mój taki lekki strach wypieprza wszystko. Aż dach wyrzuciło z tego taka moc. Więc okej, no powiedzmy, że trochę chyba się do tego przyzwyczaiłem. Więc no kto wie, co się stanie, kiedy nie będziemy w szkole. Może jest inna. Zresztą sama powiedziała, że się nie może tego doczekać, więc wstrząsam głową. I czemu w ogóle czuję się nerwowo na samą myśl, że Sayori się o czymś takim dowie? To nie tak, że czujemy się w taki sposób, jeśli chodzi o samych siebie. No jak tak nie jest, kolego, jak jest? O tym Monika też powiedziała, że to wszystko dla dobra klubu, więc się nie mam o co przejmować. Po prostu pójdę z biegiem tego czasu i będę się dobrze bawił. Oj, panie kolego. No dobra, jest niedziela. Ale co, nie muszę teraz już pisać poematów? Zawsze było tak, że jak wracałem do domu, to pisałem poemat. To dzisiaj nie piszemy? Tym bardziej, że jest niedziela. Aha, to może pod koniec niedzieli na poniedziałek. Dobra, okej, czaję. Już jest niedziela. No, cały czas się stresowałem i robiłem się nieśmiały na samą myśl, że Natsuki w ogóle przyjdzie. No ale nie, no przecież nie ma powodu, żeby być nerwowym. Uspokój się, Gareciarz, uspokój! Jestem ciekawy, czy będzie inaczej się zachowywało, jeśli będziemy sami we dwoje. I tekstuje, znaczy SMS-uje ze mną całkiem dużo. Wyśleliśmy sobie teksty, żeby sprawdzić, że wszystko jest okej, okay, ale zamieniło się w taką rozmowę, więc jest zupełnie inną osobą, jeśli się pisze w ogóle na telefonie. Używa różne emotki, jakiś w ogóle słodki język. Naprawdę lubi narzekać na rzeczy, ale no to w sumie no już widziałem to wcześniej. Ale odkładając Natsuki na bok, nie słyszałem nic od Sayori od kiedy wyszła z klubu wczoraj. Nie, wcześniej, w ten piątek. I w sumie też nie tekstujemy ze sobą ani nic, więc no też bym się trochę martwił o to, co się dzieje. Bo w związku z tym, co Sayori i Monika mówiła, czy naprawdę jest okej, żebym odkładał uczucie Sayori na bok, kiedy naprawdę mnie potrzebuje? No i w sumie zdecydowałem, że odwiedzę Sayori, zanim Natsuki przyjdzie. To jest bardzo rozsądne. I zamiast po prostu powiedzieć, że przyjdę, żeby do niej przyjść, tak jak to zazwyczaj mówiłem, po prostu pukam do drzwi, zanim wejdę, więc musimy... Znaczy wyrobiliśmy sobie taki nawyk, że wchodzimy do siebie, do domu, jakbyśmy byli rodziną, tak? Że tutaj nie ma jakiegoś tam czekania, tylko z buta wjeżdżam, jednym strzałem wyłamuję zamek. Dom jest cichy. Sayori nie jest nigdzie na parterze, więc prawdopodobnie jest w jej pokoju. I tak to jest dziwne, że nie zbiegła na dół i mnie przywitała, więc wchodzę do jej sypialni i znajduję ją. Jest tak cicho i złowieszczo. Ładny ma ten pokój. Śmieszna krowa, śmieszny jakiś pan ptaszor, ale no syf w pokoju no jest. Jest syf w pokoju. Ja się nie dziwię, że protagonista mówi, że sprząta. Nawet tu jakaś kartka papieru. No dobra, Sayori? O, cześć Gareciarz. Siadam w jej pokoju. Sayori udaje uśmiech, ale no łatwo powiedzieć, że rzeczywiście to jest udawane. I siedzimy przez minutę w niezręcznej ciszy. Nie przyszedłeś w tak długim czasie. Czyż nie? No, masz rację. Tak było. To było naprawdę bardzo długo. Ale w sumie niewiele się zmieniło tak naprawdę, czyż nie? Cały czas jest taki bałagan jak zawsze był. Bo nie będę musiał to zaraz za nią sprzątać. I też widzę, że te same wypchane zwierzaki i dekoracje na ścianie, które miała od lat. Chodził, gdybyś tak częściej przychodził, to pewnie nie było tutaj takiego bałaganu. Nie no, zapomniałem, że jestem twoją sprzątaczką, Sayori. Może dlatego, że ja właśnie sprzątam za ciebie, Więc dlaczego tak nagle chciałeś przyjść do mnie dzisiaj? Czy nie powinieneś się dzisiaj spotkać z Natsuki? A ty skąd o tym wiesz? Tak, ale... Właśnie, czekaj, skąd o tym wiesz? Sayori wyszła i wtedy nie było jej, kiedy całe to wszystko miało posiedzenie. Monika mi powiedziała. Naturalne, żeby wszystko mówiła, jak przebiegają sytuacje w związku z festiwalem, prawda? Tak, to prawda. A co w związku z tobą? Czy nie będziesz pomagać Monice? Oczywiście, że tak. Ale no, pomagam jej przez internet. Nie planowaliśmy się, żeby spotkać czy coś. A, czyli tylko ja i Natsuki. No, tak... Jeszcze więcej niezręcznej ciszy. Sayori patrzy w innym kierunku. Wszystko poza jej zachowaniem jest naprawdę... Nie, wszystko co robi jest takie niecharakterystyczne dla takiej dziewczyny jak Sayori. Więc dochodzę do celu tego, co chcę jej powiedzieć, tak? Że no...
Ej, chciałem dowiedzieć się, jak co w ogóle się czujesz i w ogóle, bo tak wyszłaś w ten piątek i kiedy coś jest nie tak, no to nie możesz tego ukrywać przede mną. Znam cię za dobrze, więc... Jori się uśmiecha, kiwając głową. No nie jest dobrze, Garecierz. Czemu nie może być tak, jak zawsze było? To wszystko to moja wina. Nie zrobiłam się taka słaba i nagle... Gdyby nie to, że tak właśnie zaczęłam pokazywać swoje uczucia i w ogóle... Nie zrobię tego głupiego błędu. Nie zajmowałbyś się tak w ogóle mną i się nie martwił. Nie przyszedłbyś tutaj. Nie myślałbyś o mnie cały czas. A teraz to jest moja kara, czyż nie? Kara za bycie samolubną. I myślę, że właśnie dlatego świat zdecydował, żebyś tutaj przyszedł. Bo chce mnie torturować. Sayori! Sayori, co jest? Co do diabła? Łapie Sayori za ramiona. O czym ty, mój cholery, mówisz? Czy ty się w ogóle słyszysz? Wiem, że coś się stało i no nie ma jakiegoś innego wytłumaczenia, żebyś tak się zachowywał, więc powiedz mi proszę, co się stało, bo ja nie będę mógł przestać myśleć o tym. Więc Sayori daje mi pusty uśmiech. Naprawdę, wsadziłeś mnie w pułapkę, Gareciarz. Ale nie, ja nie wsadziłem cię w żadną pułapkę, moja droga. Ale jesteś w błędzie, nic się mi nie stało. Zawsze tak było. Po prostu teraz widzisz to po raz pierwszy. Ale co widzę? O czym mówisz, Sayori? Naprawdę chcesz, żebym to powiedziała? Naprawdę, Gareciarz? No to chyba teraz już nie mam wyboru. Ta rzecz to, że mam naprawdę przypadek ciężkiej depresji przez całe moje życie. Wiedziałeś o tym? Że dlaczego spóźniam się do szkoły codziennie? Ponieważ przez większość dni nawet nie mogę znaleźć sobie powodu, żeby wyjść z łóżka. Jaki byłby w ogóle powód, żeby cokolwiek robić, wiedząc, jak jestem beznadziejna? Po co w ogóle chodzić do szkoły? Po co jeść? Po co robić, zawierać znajomości i przyjaciół? Po co wsadzać w to tyle energii i siły, żeby inni marnowali ją na mnie? Właśnie tak się czuję. Dlatego chcę, żeby wszyscy inni czuli się szczęśliwi, żeby nikt inny się o mnie nie martwił. Au. Nie fajnie. Aj, jak niedobrze. A nie, bo mam zimne okno. Bo okno mam otwarte. Dobra, zamknę okno. I cały czas jest niefajnie. Jestem w szoku. I osobiście też jestem. Znaczy, spodziewałem się jakiegoś tego twistu, patrząc po tym, co zauważałem już wcześniej i tak dalej. Te symptomy były w miarę zauważalne, jak się poświęcało temu uwagę, bo nikt normalnie nie skacze z radości, kiedy pojawia się słowo depresja. Ale to i tak nie czyni tego łatwiejszym. Nieswojo strasznie, jejku. Nawet to jest najgorsze, bo ja miałem już taką sytuację w życiu i też osoba z depresją i tak dalej i też nie wiedziałem, bo nawet nie ma co w takiej chwili powiedzieć. Nie ma słów, które mogą to opisać. Nie ma rzeczy, żeby coś w ogóle, nawet jeśli takie osoby potrafią się uśmiechać, potrafią zachowywać się normalnie i ukrywać to wszystko, ale nawet jeśli, no to... Jejku. Jak ona mogła ukrywać to przez ten cały czas? Myślałem, że naprawdę... Nie chciała tak bardzo, żebym o niej myślał? Dlaczego, Sayori? Dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałaś? Przecież teraz naprawdę tak mocno zdradzony, jako twój bliski przyjaciel. Gdybym wiedział, to na pewno bym zrobił wszystko w mojej mocy, żeby cię wesprzeć. Nawet jeśli to jest naprawdę niewiele, co mógłbym zrobić. Spróbowałbym choćby ciut mocniej, każdego małego dnia dla ciebie. No myślisz, że dlaczego jestem przyjacielem? Starczyło mi powiedzieć. Nie rozumiesz, Garecierz. Myślisz, że dlaczego ci nie powiedziałam? Bo gdybym ci o tym powiedziała, to całe życie marnowałbyś swój czas, żeby zajmować się mną, a nie robiąc ważne rzeczy. A nie chcę, żeby ktoś się mną interesował i zajmował. To jest słodko-gorzkie, kiedy ludzie próbują się mną zaopiekować. Naprawdę, miło się czasami czuję, ale to tak, jakbym dostawała kijem przez tył mojej głowy. Aha. To nie jest śmieszne. Niefajne, jejku. Jak niedobrze. Dlatego bardzo bym chciała, żebyś zaprzyjaźnił się z innymi osobami. Byś pomagał innym i był szczęśliwy i to byłaby najlepsza rzecz dla mnie. Ale wtedy odkryłam coś innego. Jak zauważyłem, że się zaprzyjaźniasz i zbliżasz do innych osób w klubie, to czułem, jakby włócznie przebijała moje serce na wylot. I dlatego zdecydowałam, że cały świat po prostu chce mnie torturować. Każda ścieżka prowadzi tylko do bycia zranioną. Aha. Nie rozumiesz.
Nie rozumiesz w ogóle swoich uczuć, Sayori. I ja nie muszę rozumieć. Cokolwiek mnie naprawdę będzie kosztować, żebyś po prostu nie musiała czuć się zraniona, to będę to robił, tak? Nie, Gerecie. Nie ma takiej rzeczy. Nie ma ani jednej takiej rzeczy. Jedyna rzecz, która mogłaby pomóc, gdyby to wszystko było tak, jak zawsze było. Ale byłam samolubna. Pokazałam ci, jak naprawdę jestem koszmarną osobą. Ale to tak nie jest. W takiej sytuacji nie może, ale to jest, wiem, że to przez chorobę, tak ktoś myśli, że właśnie jest okropne i że to wszystko jego wina, ale tak nie jest, jejku. I zobaczcie, no i... I ktoś tak dobry, z takim dobrym sercem, tak bardzo zniszczony, nie wiem. Łzy spływają po policzkach Sayori. Sprawiłam, żebyś dołączył się do klubu literackiego, bo jestem samolubna. I przez to zostałam ukarana i moje serce teraz boli mnie bardziej, niż w ogóle mógłbyś to zrozumieć. Teraz przyszedłeś tutaj i ja sprawiłam, że ty czujesz się zraniony. Jestem słaba i samolubna. To wszystko, czym jestem. I dlatego muszę zaakceptować te cierpienia. Bo zasługuję na każde. Bez zastanowienia jeszcze raz łapię Sayori za ramiona. Tym razem wciągam ją do siebie i przytulam. Zastanawiam się, czy nie zrobić przerwy w tym momencie, bo jest naprawdę ciężko, ale to dopiero 26 minut, więc nie mogę. Gareciarz, Sayori, nie obchodzi mnie to, czy czujesz się samolubnie. Jestem naprawdę szczęśliwy, że przekonałaś mnie, żeby dołączyć się do klubu. Widzenie ciebie codziennie sprawia, że wszystko jest tego warte. Nawet jeśli zaprzyjaźnię się z kimś innym, no to jest wtedy jeszcze dodatkowy bonus, super. Ale proszę, nigdy nie zniżaj tego, jak bardzo się od ciebie troszczę. Bo za bardzo tego nie doceniasz. I inaczej by to nie wyglądało. Gareciarz. Sayori nawet się nie przytula, po prostu... Nawet mimo to, że trzymam ją w moich ramionach, Sayori po prostu stoi w miejscu, bez ruchu. Zaczyna płakać tuż przy moim uchu. Nie rób mi tego, proszę. Proszę, nie rób mi tego, Gareciarz. Ja... I ledwo co jest w stanie mówić w międzyczasie, kiedy płaczę. I ja nawet nie wiem, czy ja teraz robię dobrą rzecz. Ale chciałem, żeby wiedziała, że mi zależy. Jeśli masz to w sobie, żeby nazywać siebie samolubną, no to ja też mam teraz prawo nazwać się samolubnym. Nieważne, co mi to zabierze i do czego mnie to zmusi, znajdę to, co musi zostać zmienione. Sprawię, żeby te uczucia odeszły. Jeśli to znaczy, że będziesz musiała cokolwiek, no to lepiej mi powiedz, tak? Będę bardzo zły, jeśli mi tego nie powiesz. Ja nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie rozumiem. Delikatnie Sayori otacza mnie swoimi ramionami. Ja niczego już nie rozumiem. To jest straszne. Nie rozumiem swoich uczuć, Gareciarz. Jedyny raz, kiedy nic nie czuję, to kiedy ty jestem w bólu. Ale twoje przytulaski są tak ciepłe. I to też jest straszne. Sayori mnie puszcza. Kiedy ona to robi, ja też puszczę. Festiwal jest już jutro. I to ma być świetna zabawa, prawda? Więc jak chcesz, żebym spędzał ten festiwal z tobą? No. To jest wszystko to, czego chcę. Obiecuję. Myślę, że to byłoby miłe. Więc tak. Sayori przeciera swoje oczka. Gdybym mógł spędzić cały dzień tutaj, zrobiłbym to. Ze wszystkich dni, kiedy akurat jest to potrzebne, mam inne plany. Może powinienem odwołać... Nie rób tego. Proszę, nie. Jeśli zrobisz to, to nigdy ci nie wybaczę, ale... To już jest ten czas, kiedy Natsuki powinna spotkać się ze mną w moim domu. Może chcesz po prostu przyjść i pomóc? Byłoby super. Ku mojemu zdziwieniu, Sayori kiwa głową. Nie, przepraszam. Nie wiem, czy to byłoby naprawdę dobre dla mnie dzisiaj. Rozumiesz, prawda? Ciężko mi jest w ogóle to wszystko w pełni zrozumieć. Ale próbuję naprawdę jak tylko mogę. Okej. Po prostu się tym za bardzo nie przejmuj.
mi się jutro, prawda? Okej. Nie mogę się doczekać. Żegnam się z Sayori i opuszczam jej dom. W drodze do domu czuję się cały czas nieswojo. Ciężko jest o tym wszystkim myśleć, zwłaszcza kiedy Natsuki ma wrócić do mnie do domu i... Myślę, że Sayori ma rację. To bardzo się przejmuje i na pewno będziemy się dobrze bawić jutro. Po prostu powinienem się skupić na tym, co jest przede mną. I czekam trochę czasu przed moim domem, czekając, aż Natsuki się zjawi. I zanim to wiem, przedaje mi SMS-a, że czeka na mnie przed moim domem. Bez jakichś dłuższych opóźnień otwieram jej drzwi i wpuszczam ją do środka. No siema. Sorry, już mi się głos zaczyna załamywać, bo to naprawdę było ciężkie. Naprawdę, jakoś... Mimo to, że już mi gardło nawet nie wyrabia, muszę się aż napić, jejku. To jest złe i niedobre. Czemu ja się tego spodziewałem? Oczywiście, gry randkowe nie mogą być za dobre. Jak zwykle, musi być coś smutnego. Nie mogłoby być za fajnie i za dobrze. Już musiało się wszystko popsuć. Nawet jeśli próbowałem, żeby było jak najlepiej. Oddech. Więc tak. Siema. Cześć. Co tam, Natsuki? Nie wiem, czego się w ogóle spodziewałem, ale Natsuki w ogóle nosi coś innego na sobie niż jej uniform szkolny, więc no to trochę mnie zaskoczyło. Ale nosi na sobie czarny stanik. I koszulkę z kotkiem. I różową spódniczkę. To jest spódniczka, prawda? Nie wiem. Widząc ją w tak... No, słodkim doborze ciuchów naprawdę sprawia, że to jest takie niezręczne w porównaniu. Jejku, no weź przestań robić, że to jest takie dziwne. Zaraz będzie wysokie południe. Nie no, żartuję, to będzie Hainun. Tylko już będzie na długo po południu, więc no, musimy się zabierać do roboty. No to zabieramy się do roboty, prawda? No to dobrze, wchodzę do środka, tak? O, widzę, że przyniosłeś sporo rzeczy. Ciężka torba, w której jest sporo rzeczy do opieczenia. Więc nie chciałem, żebyś... nie chciałem, żebyś... Kurczę, no nie mogę się skupić przez Sayori, jejku! Nie chciałem, żebyś wszedł tutaj przez całą drogę i zobaczył, że twoja kuchnia nie jest przygotowana do roboty. Więc kupiłem wszystko, o co prosiłeś, prawda? A, że ja kupiłem, że wszystko, co ona chciała. Tak, tak, oczywiście kupiłem. Natsuki poprosimy, żebym kupił sporo jakichś różnych zapasów, wręcz jakbym ich nie miał w domu. No to dobrze. Cieszę się, że mogłam w takim wypadku na ciebie liczyć. No oczywiście. Dziwnie jest tak słyszeć to z ust Natsuki, kiedy zawsze... Jak zwykle ja zgorszę. Może rzeczywiście jest inna poza szkołą. W każdym razie przejdźmy do kuchni. Ale no, jesteśmy już w kuchni. To jest kuchnia, prawda? No jest zlew, jest czaj, jest lodóweczka. Więc nawet nie zaoferujesz, że weźmiesz tę ciężką torbę ode mnie? A gdzie twoja uprzejmość, gareciarz? O, już daj spokój. Od kiedy muszę być gentlemanem? Zabieram tę torbę od Natsuki. I... Ej, to jest naprawdę ciężkie. Jakim cudem taka drobna dziewczynka dała sobie z tym radę? A, przyniosłam tutaj całą drogę. Jesteś zdziwiony? Tak, jestem zdziwiony. W małym ciele duży duch. Naprawdę. Chyba cię jednak nie doceniłem. No, to dlatego, że jestem taka malutka, co nie? Ty, Kamie. I uderza mnie pięścią prosto w moją klatę. Ej. To twój rozmiar nie ma nic do tego. Czy naprawdę nienawidzisz bycia małą tak bardzo? To nie tak, że nienawidzę tego. Po prostu... Lubię udowadniać ludziom, że źle myślą o tym, myśląc tylko, jakich jestem rozmiarów. Wszystko w sumie jest fajne i śmieszne, kiedy jest się drobną i w ogóle, ale lepszą też od innych. Ale? Jejko, dobre, nieważne. Co chcesz, żebym powiedziała? Nie myśl, że może sprawić, żebym mówiła o dziwnych rzeczach po prostu, bo jesteśmy poza szkołą. Co, zaczynamy czy nie? Bo jest sporo rzeczy do roboty, których muszę cię nauczyć. Aha. Co? No, to już brzmi bardziej jak ty. Po prostu jesteś bardziej zabawna, kiedy mówisz w ten swój sposób. Hej, teraz traktujesz mnie jak dzieciaka. Chciałam być dla ciebie o wiele milsza, wiesz? A ty po prostu
nie masz... Co? A, i dlatego, że nie mam tej takiej dorodnej, dojrzałej postawy jak Yuri, nie znaczy, że powinieneś traktować mnie jak... A, co ty chcesz powiedzieć, że mam na ciebie patrzeć w ten sposób? A ile masz lat? Nie, no żartuję, no pewnie ma tę 18. Mam nadzieję, bo inaczej... Bo inaczej ten polski agent siedzący na ławce, ty kurde, FBI! I zaraz się mnie zapyta, co ty to kurcze macie robisz, co? I powiesz, że jestem gówniarzem, bo się dobieram do gównożeri. Nie no, żartuję, więc... No, twarz czerwona jak burak, na cuki. Zapomnij o tym, nic nie mówiłam. Powinienem cię przeprosić. Nie, doceniam to, że próbujesz być milsza. I w sumie powinienem też zauważyć, że jesteś całkiem sexy, więc... tak. Myślę, że to, co miałaś na myśli i to, jak to ujęłaś, na pewno znajdują się faceci, którzy lubią po prostu drobniejsze dziewczyny, takie jak ty. A skąd to wiesz? No zaufaj mi, wiem coś o tym. Nie za bardzo mi się właśnie podobają dziewczyny, które są tak obłych kształtów jak Yuri. Nie wiem, nie lubię takich pełniejszych dziewczyn. Wolę właśnie te drobniejsze, więc spoczy. Fuj. Ej. A to było do mnie? A do kogo innego? Ej, chciałem być uprzejmy. Dobra, zacznijmy gotowanie. Haha. Robisz się cały kwaśny taki, kiedy dziewczyna powie, że jesteś obleśny. Aha, znam twoją słabość, gareciarz. I uśmiecha się złowieszczo. Nie naoszczędź mnie. Jeśli Natsuki zacznie cały czas rzucać w moją stronę wyzwiska, no to jak mam walczyć? Zacznij mnie nazywać oblechem. Oblech w ogóle, jakie to jest śmieszne słowo. Zapomniałem na moment o Sayori, znowu mi się przypomniało, już mnie nie bawi słowo oblech. I to jest straszne, jak się nad tym zastanowić. Teraz się świetnie bawię z Natsuki, a Sayori tam siedzi smutna i sobie pisze z Moniką. Ale to jest słabe. Ale dobra, miałem o tym nie myśleć. Pomyślmy, że oblech to śmieszne słowo. Oblech. Im więcej razy będę powtarzał oblech, tym to będzie śmieszniejsze. Oblech. Obleśny. Leśny oblech. Dobra. Więc jest wystarczająco usatysfakcjonowana, więc zaczynamy wyciągać rzeczy z jej torby, zanim możemy się zacząć zabierać do gotowania, czy tam do pieczenia. No, i zanim się to jakoś wszystko przygotowało, cała kuchnia jest w jednym wielkim bałaganie. Łyżki, brudne miski, mąka, rozlane jakieś płyny, plastikowe torebki porozrzucane wszędzie, na każdym blacie. Mikser nie jest za duży, żeby wszystko zrobić naraz, więc musieliśmy to robić wiele razy. Natsuki... zajmuje się mną jak dzieckiem, miejku, jak to się ładnie nazywa. Niańczy, o! Niańczy każdy mój krok, żeby wszystko wyszło dobrze, żebym nie spieprzył jej pięknego gotowania. Gareciarz? Tak z ciekawości, a gdzie położyłeś barwnik spożywczy? Czekaj, że to się zaraz wypełni w piekarniku, więc zdecydowałem wypełnić tacki. Myślę, że to jest cały czas w torbie koło stołu. A do czego tego użyjesz? Żeby pokolorować to wszystko. I sprawię, że każda tacka będzie miała inny kolor. W ten sposób, nawet jeśli komuś smak nie będzie się różnił, to i tak ludzie będą mogli wybrać swoje ulubione. A, to słodki pomysł. I oczywiście robimy tak z lukrem? A, chcesz tak? Ty się mnie pytasz? Ja nie mam w sumie osobiście jakiejś takiej preferencji, ja nie jestem za słodkim, szczerze mówiąc, ale weź. Nie wsadzasz to w ogóle swojego serca. Nie możesz chociaż spróbować, żeby się dobrze bawić? Ale ja się dobrze już bawię. W sumie nie wiem, co ona próbuje ze mnie wyciągnąć, ale kiedy odciągam wszystko na mniejsze miski i przeciągam parę kropelek barwnika spożywczego na każdy, no to teraz wygląda całkiem spoko. Widzisz? Nie jest tak, że pieczenie to jest w ogóle podążanie tylko za poszczególnymi instrukcjami i się sztywno tego trzymanie. To jest tak jak z pisaniem poematów. Prezentacja tego, gdzie musisz być kreatywny i żeby się najbardziej bawić. I to jest warte o milion więcej wiele razy niż jakbyś miał, nie wiem, robić to tak na sztywno. I później wszystkim się oczom świecą jak znicze, jak krzyczę i kwiczę. Jak te, które zrobiłeś wtedy pierwszego dnia, piękne babeczki. I wtedy te jej właśnie z tymi kocimi łóżkami, te babeczki takie. I co Sayori i Monika się tak cieszy z tego. Ciekawe, czy jestem w stanie sprawić, żeby Natsuki też była tak dumna ze mnie.
No tak, no to możemy użyć w sumie tego barwnika spożywczego. Chyba zaczynasz rozumieć. Tylko upewnij się, że wszystko skończysz mieszać przed... Aha, że skończysz wymieszać cały lukier, zanim zaczniesz bawić się barwnikiem spożywczym. Tak, tak, zaraz to skończę. Używamy elektrycznego miksera, więc zostałem z trzepaczką i dużą miską do lukru. Aj, to jest strasznie w takim wypadku nużące. Ej, no weź, lukier cały czas jest taki grudkowaty. Czy ty w ogóle próbujesz? No tak. Po prostu to zajmie trochę dłużej. Jejku, to będę musiała z tobą zostać całą noc, jeśli to będziesz tak wolno robił. No zobacz, Natsuki zabiera ode mnie trzepaczkę i używa jej ręki, żeby wykręcić miskę bokiem. Musisz temu porządnie skopać dupę! I po kilku sekundach konsystencja lukru się zdecydowanie poprawiła. Widzisz? I żeby porównać, Natsuki wyciąga swój palec do lukru i wsadza go do ust. No i robię to samo. Hej! Natsuki bierze mnie za nadgarstek. Ej, nie chcę twoich obleśnych palców w moim luksrze. Twoim luksrze, przepraszam? Zapominasz, kto zrobił całą pracę? I zaczynam się z nią siłować, używając każdego mojego palca w miejsce. Oj, chyba nie chcesz, żebym tobie skopała zaraz tyłek. No to próbuj szczęścia. I próbuję jeszcze trudniej, tak żeby każdy mój palec dotknął lukru. I wtedy wybieram sobie trochę lukru na palec, podczas gdy Natsuki próbuje to odciągnąć z całą jej siłą. Siła, z którą Natsuki mnie odciąga, powoduje, że jestem oszołomiony i też sprawia to, że ona trochę jest oszołomiona. Fuj, obleśne. Mam to teraz na twarzy. No i czyj to jest w ogóle jakiś błąd? Sama zaczęłaś. Jest duża kropla, przynajmniej... Duży kawałek lukru znajduje się na policzku Natsuki. Próbuję to sięgnąć językiem, ale jest za daleko. Ejku, wiesz co? Masz. I próbuję to wytrzeć swój palec o moją twarz. No na pewno. Chyba śnisz. Jestem szybszy. I'm gaster. Sorki, ale muszę to zrobić. Muszę zrobić ten śmieszny żart. Gdzie to jest? O. To jest idealny moment na ten żart. Sorry, nie? I'm faster. I jakby to zmienił na gaster czy coś, to byłoby w ogóle ultimate meme. Ale no... I'm gaster. Łapię ją za nadgarstek, zanim jej ręka dotknie mojej twarzy. I Natsuki próbuje użyć jej drugiej ręki, żeby się bronić, ale tą też złapałem. I ten ząbek jest bardziej widoczny i chyba powinienem zrobić tu przerwę, bo to już tak wygląda. Jak to wygląda? No tak bym powiedział, jak rzeczy dla dorosłych. Jeśli mam być szczery. No bo wiesz, dziewczyna, która jest oparta albo o ścianę, albo jest już teraz sprowadzona do parteru, ty trzymasz ją za nadgarstki w swoim własnym domu. Tak, to może pójść w wiele złych kierunków. I nie mówię, że nie wygląda słodko. Naprawdę wygląda słodko, ale boję się konsekwencji. Możecie sobie zobaczyć ten słodki w ogóle kotek na jej koszulce. To jest bardzo złe. Ale ona się cieszy, jej się to podoba, więc to nie jest naruszenie przestrzeni osobistej jak coś, więc no. Ej, przestań. Nie, do czasu aż nie przeprosisz mnie za nazywanie mnie obleśnym oblechem. No dobrze, okej. Okay. Przepraszam, że nazwałem cię obleśnym oblechem. Wiesz, że i tak tego nie mam na myśli. Po prostu bawi mnie twoja reakcja na to, jak mówię na ciebie obleśny oblech. Ale to robisz wobec mnie cały czas, wiesz o tym. Mówisz jakieś głupie rzeczy, żeby wyciągnąć ze mnie jakąś reakcję. Nie powinieneś tak prowokować i tak, no, jak to się ładnie mówi... droczyć się z dziewczynami w ten sposób. Na pewno? W takim wypadku nie powinienem tego zrobić. Z palca zniknął jej ten lukier, co miała pokolorowany. Biorę palec Natsuki, wsadzam go sobie do ust i oblizuję lukier. Sugestywne.
nie powinno się robić takich rzeczy, ale jej się to podoba, więc... A, jej się to nie podoba, więc... Zaraz. Co? Czy ty naprawdę... swoimi ustami, jej palec... Natsuki jest tak zdziwiona, że nawet nie może w ogóle ogarnąć tego, jak być zła na mnie w tym momencie. Jej twarz spaliła buraka, cała czerwona. Gareciarz, ty nie powinieneś robić takich rzeczy dziewczynom, jeśli naprawdę ich, wiesz, że tak je naprawdę mocno lubisz, tylko wtedy. I zobaczcie, jak ona teraz tak naprawdę delikatnie, tak, ona nie jest zła, ona jest taka, że... Ale ty wiesz, że to coś znaczy, że to jest taki commitment, tak? Że to jest, to już jest coś poważniejszego. I w tym momencie chyba, jak do czegoś nie dojdzie, to będę zdziwiony. Ale ja wiem, że to jest gra o randkowaniu, ale i tak czuję się niezręcznie przy takich momentach, nie wiem, no. Wiesz o tym, prawda? Co to za zapytanie, o które mnie pytasz? I dlaczego nastrój w ogóle tak się szybko zmienił? Ja... Natsuki patrzy na mnie w ciszy i zauważam, że jej oddechy trochę się zmieniły. Czemu kręci mi się w głowie? Puść ją. I znikąd cockblock, czyli tak zwany alarm przeciwpożarowy. Natsuki podbiega do piecyka. Czy coś się spaliło? Myślałam, że nie wsadziłaś jeszcze babeczek. nic dziwnego. Zostawiłeś tutaj brudną tackę, durniu. Jak możesz w ogóle popełnić błąd taki jak ten? Powinieneś to sprawdzić, zanim włączysz piekarnik. Ale nie win mnie za twoje winy w ogóle. Jejku. No i Natsuki używa tej takiej rękawicy, którą się trzyma zazwyczaj w kuchni, takiej grubej, żeby się nie poparzyć, i wyciąga przypieczoną tackę z piekarnika. Kładzie ją u góry. I chwilę później alarm przeciwpożarowy znika. W każdym razie... Teraz wsadzam je do piekarnika. Tak. No i to napięcie, ten taki lekki podtekst, który wcześniej był, cały czas unosi się nad naszymi głowami. Ale mimo wszystko ten moment już jest stracony. Patrzę, jak Natsuki wsadza babeczki do środka, do piekarnika. I wtedy ja biorę się za ubijanie tego pięknego lukru. I zachowuję się, jakby nic zupełnie się nie stało. Jakby nie doszło do jakiejś... No, jakiegoś zbliżenia, nazwijmy to w ten sposób. To pachnie przepysznie. Babeczki są gotowe, żeby wyciągnąć je z pieca. Piecyka. Więc w momencie, kiedy Natsuki wyciąga je z piecyka, uderza nas fala takiego przepysznego, słodkiego zapachu i ciepłego. Jak to jest dobre. No zobacz, jak słodko wyglądają. I tak dumnie pokazuje mi te wszystkie różne pokolorowane babeczki na tacach. Wyglądają nawet lepiej, zanim w ogóle dodaliśmy tutaj lukier. Aha, że one będą lepiej wyglądały w momencie, kiedy dodamy lukier. To nie tak, że musisz mi to mówić. Przyniosłam rzeczy do dekoracji, więc mam nadzieję, że będziesz całkiem kreatywny. Proszę, nabierz lukier do tych toreb. Wręcza mi plastikowe torby. Mam przygotowane specjalne, jajku, jak to się ładnie nazywa, takie tubki, dzięki którym będą wyglądały tak milusio i puchato. A ta może nawet robić kwiatki, takie jak gdyby foremki może, o, coś tego typu. Może to jest właściwe słowo? Ale tej prawdopodobnie nie będziemy używać tym razem. No, a do czego jest ta? I wyciągam tą taką najbardziej szczuplutką ze wszystkich. Ta jest naprawdę cieniutka, więc możesz ją używać do robienia jakichś, nie wiem, kokardek i innych wzorków. Ale możesz je też używać, żeby napisać jakieś rzeczy na ciaście. Na przykład, wszystkiego najlepszego. Albo 100 lat, albo nie wiem, cokolwiek. Aha, rozumiem. To daje mi w sumie ciekawy pomysł. Wiesz, to jest wydarzenie literackie, jakby nie było, tak? Więc możemy zrobić bardziej literacko nacechowane babeczki z każdym kolejnym tym słowem. To byłoby w sumie fajnie, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie ludzie będą wybierali babeczki ze względu na słowo, jakie się na nim znajduje. Na przykład Pietrek, Kogucik, Morenka. Naprawdę spodziewam się, że powiesz coś tak głupiego. Ale to jest w sumie słodki pomysł. Ha! I chyba nawet w ogóle się nie dziwię, że słyszę to od ciebie.
A co to ma w ogóle za znaczenie? Ja nie jestem słodka. No weź, jesteś. Teraz nie jesteśmy w szkole i nikt cię nie będzie oceniał. Nie możesz się ubierać i zachować w ten sposób i nie spodziewać, że nie będę uważał cię za słodycz. O, słodziutka. No i dziękuję bardzo za orane. Tak samo z tobą. Ale co? Czy ja coś powiedziałem? Nie, nic. Zajmijmy się tym lukrem. A, czyli ja też jestem słodki. O, bardziej bym powiedział, że jestem gorzki. Gocha. Natsuki przyspiesza tempo i wypełnia każdą torbę. Jest sporo do zrobienia, więc nie powinniśmy marnować czasu. Proszę, pokażę ci, jak to robić. Bez zdania mi nawet okazji, żeby w ogóle się zastanowić, Natsuki szybko ogarnia temat. Pokazujemy, jak poprawnie nałożyć lukier i wtedy zabieramy się do pracy. No i kiedy to w końcu skończyliśmy, Natsuki odkłada je na bok, żeby podziwiać naszą pracę. Zobacz, jak pięknie wyglądają razem. Są śliczne, czyż nie? Ojejku, chciałabym jedną teraz. Ale chyba nie ma jakiegoś takiego powodu, który ci zabrania, prawda? Nie widzę w tym żadnej krzywdy. No tak, ale... Mój tata robi dzisiaj kolację, czy tam obiad i naprawdę powinnam zachować mój apetyt. Aha. Ale to wygląda zupełnie inaczej niż reakcja Sayori. Sayori to by się nawpieprzała. Gdyby ona tutaj była, to już byśmy prawdopodobnie stracili 10 babeczek. I pewnie jeszcze zjadłaby obiad. No nie, no to już jest niezdrowe. Poza tym, kiedy mój tata gotuje, muszę jeść tyle, ile mogę. Dlaczego? Co, twój tata nie gotuje na co dzień, czy... W każdym razie... Miałam nadzieję, że będziemy mieli trochę czasu na mangę, ale muszę być w domu na obiad. Już? Szkoda. No to twoja wina, że tak wolno pracujesz. Powinieneś mi w ogóle powiedzieć i pomyśleć o tym, a nie. To nie tak, że będziemy mieli jeszcze takie okazje. Wow. Jak zwykle, Natsuki obarcza mnie winą, ale mogę przynieść babeczki jutro, prawda? Jeśli Sayori i ty weźmiecie trochę, no to możecie to zrobić w jednym takiej jednej trasie, tak? Jednej drodze. No okej, nie ma problemu. I nie martw się. Nie pozwolę jej, żeby zjadła jakąkolwiek. Haha. Mam nadzieję, że posłuchałaby mnie w ten sposób, jak słucha ciebie. Tak. I znowu myślę o tej konwersacji, którą miałem z Sayori chwilę wcześniej dzisiaj. Czułem się tak bezradny. Ale kuchnia jest całkiem ładna i czysta. Sayori słucha mnie, ale w tym momencie coś mi się wydaje, że jednak nawet nie słucha mnie. Nawet cokolwiek mówię. Okej, jestem cała spakowana i gotowa do drogi. Dobra robota. No, ty też dobrze sobie poradziłaś. No to chyba teraz cię zaprowadzę do wyjścia, tak sądzę. I w ten sposób Natsuki już wychodzi. Szybko to zleciało, nie powiem. Czuję się, jakby kolejny w sumie popołudnie zleciało błyskawicznie szybko. Więcej niż to. Czy nawet w ogóle miałem okazję, żeby się do niej zbliżyć, tak jak chciałem? Więc chyba będę szła. Dzięki za pomoc i w ogóle. Widzimy się jutro. Czekaj, Natsuki. Ja... Powiedziałeś coś wcześniej, że nie będziesz zawsze mogła mieć takiej okazji. To nie musi być... Olego! Kraczasz w bardzo niebezpieczny i grząski grunt. Bo nie jest taka złota zasada. More than one wife will destroy your life. A z tego, co tu widzę, to ty chcesz na dwa fronty bawić się z Sayori i z Natsuki. I tak się nie robi, kolego. Albo z jedną, albo w ogóle. Szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony z tego, jak teraz widzę, że protagonista... Nie, to tak wcale nie musi być, możemy się zaraz miziać. Nie. Ja się świetnie dzisiaj bawiłem, okej. Okay. Pokazałeś mi, jak świetne może być w ogóle pieczenie, tak jak chciałaś. Ale poza tym, możesz przyjść, kiedy tylko chcesz. Myślę, że jeśli to byłoby możliwe, chciałbym spędzać z tobą więcej czasu w ten sposób. Jeśli chcesz poczytać mangę, albo gdzieś wyjść... Czy naprawdę tak myślisz? Natsuki patrzy na mnie i próbuje chyba ukryć ten wyraz twarzy. Tak. Chciałbym spędzić więcej czasu z tobą, Gareciarz. Myślę, że obchodziło ci tylko skończenie tego obowiązku. Przepraszam, że musiałem wyjść tak wcześnie. Naprawdę nie chciałam. Naprawdę chciałabym zostać z tobą dłużej, gdybym mogła. No jak się tu złościć na kogoś takiego? Czuję się w ten sam sposób, co ty. Oh boy, here we go again. No, muzyka się wyciszyła. Natsuki... A to teraz ja też powiem. Natsuki
zbliża się do mnie. Czekaj, Natsuki, stojąc cale ode mnie. Natsuki spogląda w moją stronę. Czuję jej palce zaciskające się na mojej koszulce, jak zbliża się do mnie. Jej włosy w kolorze róży. Nie, przepraszam. Kurwa, zjebałem, sorry. Jej policzki w kolorze róży, pasujące do oczu, wypełniają moją wizję w związku z jej lekko rozwartymi ustami. Co tutaj się dzieje? W mojej głowie zaczyna robić się słabo, a czuję jej delikatne oddechy skierowane w moją stronę. Poczułam to. Co poczułaś? A, już od dłuższego czasu. Okej, dobra. Myślałem, że przez to, że się zbliżyła, poczuła coś innego. Jezu Chryste, jak źle, jak niedobrze. Ale nie ma muzyki, więc muszę cały czas trzymać atmosferę. I Natsuki odskakuje. Sayori? Cześć Sayori. Wygląda, jakby to była jej piżama, ale może tak po prostu ubiera się na co dzień poza szkołą. Cześć, gareciarz. Sayori! Ale w tym momencie my w ogóle nie... Nie, no jest okej, gareciarz. Po prostu przyszłam się przywitać. No, to powinnaś przyjść wcześniej, bo ja już wychodzę, więc... O, naprawdę? Szkoda. No... Ale i tak będziemy się widzieć na festiwalu jutro, więc to wszystko jedno. Po prostu nie zjedz żadnych babeczek przed tym. No to do później. I widać, że strasznie zakłopotana Natsuki szybko ucieka, a Sayori macha jej na papa. Sayori? Myślałam, że nie będziesz chciała dzisiaj przyjść. No więc... Próbowałam siedzieć w moim pokoju, ale moja wyobraźnia była naprawdę niemiła dla mnie. Więc musiałam tutaj przyjść i zobaczyć to sama dla siebie. Zobaczyć co? O czym mówisz? No wiesz... Jak bardzo dobrze bawiłeś się z Natsuki i jak blisko w ogóle teraz staliście się ze sobą. No! Gdybym miał opcję, gdybym mógł, to bym... To czyni mnie naprawdę szczęśliwą, że tak się zaprzyjaźniliście. I to ma dla mnie znaczenie. I zaczyna płakać. Nie! Protagonisto, ty dupku! I co to jest za wybór, kiedy jedna osoba się cieszy, a druga jest smutna? Nie! I to wszystko ma dla mnie znaczenie. Dlaczego czuję się w ten sposób, gareciarz? Powinnam się cieszyć dla ciebie. Czemu się czuję, jakby moje serce było rozpołowione? To boli. Boli mnie tak mocno. To byłoby najlepsze, gdybym mogła po prostu zniknąć. Sayori, nie. Nie mów takich rzeczy. Nie mówi się tak. Nie. Ale to prawda, gareciarz. Gdyby mnie tu nie było, to byś nie marnował swojej sympatii na mnie i swojego współczucia. Nie musiałbyś się pokładać z tym, że jestem taka samolubna. Monika miała rację. Powinnam... Monika co miała rację? Co powinnaś? Co mówiła Monika? Sayori, co mówiła Monika? Co przedtem mówiłem, to prawda. Nie pozwolę, żeby to się kontynuowało. Co powiedziała Monika? Co? Pytam się, co ci nagadała Monika, bo zaczynam ją nie lubić. Zaczyna wiedzieć za dużo, burzy czwarte ściany... sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo. A teraz jeszcze to. Nie, tak nie będzie. Monika, dostajesz od dzisiaj żółtą kartkę. Możesz być przewodnicząca, możesz być idealna, ale prawdopodobnie masz tak samo popsuty charakter jak te wszystkie gwiazdki w filmach. Wiecie, te typowe jest idealna, rozpieszczona, a tak naprawdę ma popsuty charakter. Świetnym przykładem może być Pacyfika Północna w Gravity Falls, czy tam Wodogrzmotach Małych, jak to woli. Bo Pacyfika właśnie ma bogatych rodziców, ma tak naprawdę wszystko, ale ma popsuty charakter i naprawdę jest wredna dla wszystkich, nie wie co to znaczy się dzielić i tak dalej, więc jeśli Monika jest właśnie tego typu, że no ja jestem idealna, każdy mnie lubi, tu taka, a za plecami jeszcze jest nie wiadomo jak wredna, bo cały ród w ogóle północnych w ogóle sfałszował i sfingował wiele rzeczy, doprowadził do śmierci niewinnych ludzi w ogóle, więc już pomijam, Gravity Falls w ogóle świetny serial, jak ktoś nie oglądał to polecam. Ale to, co tutaj, jak się teraz dowiaduję, że... Zobaczcie, gdyby nie było tego, że Monika miała rację i że powinnam... I co mogła powiedzieć Monika? Co mogła powiedzieć jej Monika, że powinna? Do osoby z depresją, co by powiedziała? No co mogłaby powiedzieć? Wiesz co? Może byłoby lepiej, gdybyś odpierdoliła się od gareciarza i mi go zostawiła. Już widziałem wcześniej te jej reakcje, jak w klasie powiedziała coś typu, że... No, ale to w sumie fajnie by było, jakby spędził czas ze mną. Nie. Jestem zły. I nie pozwolę, żeby to w ogóle trwało.
jestem naprawdę zainteresowany tobą i nie powinnaś krzątać swojej głowy takimi myślami. I to przez chorobę ci się to wszystko tak wydaje. I to jest coś, co sprawia, że jestem zadowolony, że ja tego nie chcę zamienić za cokolwiek innego. Nawet jeśli by mi to miało zająć całe życie, to będę z tobą u twojego boku, żebyś nie czuła tego bólu. Ale Sayori spogląda gdzie indziej. Kładę rękę na ramieniu, żeby ją upewnić. Boję się, Gareciarz. Naprawdę się boję. Ale czego się boisz, Sayori? Boję się, że mogę lubić cię bardziej niż ty lubisz mnie. Sayori? Prawda, czyż nie? Jestem tak słaba, że zacząłem się w tobie kochać. I zrobiłam sobie tę krzywdę. Gareciarz? Kocham cię tak bardzo, że chciałabym umrzeć. Tak się czuję. I? Nie, to wystarczy, Sayori. Nie chcę, żeby cię to wszystko bolało. Moja ręka zjeżdża po ramieniu Sayori i po prostu łapię ją za dłoń. Pamiętasz, jak mówiłem ci, że chcę wszystkiego, co jest najlepsze dla ciebie? Ufasz mi? Bez słów Sayori skinęła głową. Nawet jeśli w pełni nie rozumiesz swoich uczuć. Ja wiem, czego potrzebujesz w tym momencie najbardziej. To jest coś, co zamierzam ci dać. Sayori? W takiej sytuacji nie mogę sobie pozwolić na błąd. Nie ma takiej opcji. To będzie dobry moment kulminacyjny na godzinę, więc Sayori? Kocham cię. I to brzmi dziwnie, kiedy ja to mówię do postaci z gry, ale bardziej wczuwam się w protagonistę. Nie miejcie tutaj złych jakichś pomysłów. To i tak brzmi jeszcze dziwniej, kiedy mówię coś tego typu, ale nie jestem emocjonalnie zainteresowany dziewczynami z tej gry, żeby była jasność. Nagrywam tę grę, bo... Wiecie co? Im bardziej bym to tłumaczył, tym gorzej to wychodzi, ale dobra. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatnio, więc... Moje prawdziwe uczucia, Sayori. I to byłoby w ogóle zupełnie niemożliwe, żebyś lubiła mnie mocniej niż ja cię lubię. Powinienem to sobie w ogóle uświadomić wcześniej. Ale spędzanie z tobą czasu w klubie, nowi przyjaciele i przyjemność, którą miałem każdego dnia, pomogło mi to uświadomić sobie, jak naprawdę jesteś ważną dla mnie osobą. I dlatego jestem w stanie zaakceptować z tym wszystkie ciężary, jakie idą. Tak długo, jeśli będziemy kontynuowali tak dzień przez dzień z tobą u mojego boku, wiem, że będziemy szczęśliwi. Gareciarz? Wiecie co? To jest chyba idealny moment, żeby to zakończyć. No naprawdę. Bagaż emocjonalny, to co tu się dzieje. Ja dostałem gęsiej skórki. Ja, ze wszystkich osób. Grając w głupią grę o romansowaniu. Może za bardzo się wczuwam. Może za bardzo się rozgadałem i dlatego się tak wciągnąłem. Powinienem to tak zostawić. Niego, no ale zobaczcie na ten wyraz twarzy Sayori. Czuję się źle w ogóle na samą myśl, że taka dziewczyna musi tak cierpieć. Naprawdę przykre. Wiecie co, z takim akcentem was zostawię. Będę się musiał przejść po pokoju z zażenowania to, jaki jestem słaby i jak daję sobie szargać uczucia. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał dla większej ilości materiałów i... Ewentualnie możecie kliknąć w reklamy, bo to wspiera twórcę, więc dzięki za wszystko i do zobaczenia. To nie jest wcale łatwiejsze. Nie jest łatwiejsze, wydawało się łatwiejsze.